Wir lesen aus dem 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes. Przeczytamy z 11. rozdziału listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 11. rozdział. 1. Korinther 11, ab Vers 17. Od 17. wiersza. Pierwszy list do Koryntian, 11. rozdział, od 17. wiersza. Bis Vers 34. Bis zum Ende. Do końca rozdziału. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, was Gottes Wort uns sagt über die Zucht des Vaters. Wczoraj zajmowaliśmy się tematem tego, co Słowo Boże nam mówi na temat karności ojcowskiej. Zucht oder Züchtigung beinhaltet, karność albo karcenie zawiera w sobie einmal die Unterweisung oder Belehrung, po pierwsze pouczanie albo dawanie wskazówek, die Zurechtweisung, doprowadzenie do porządku, und eine Züchtigung, die schmerzhaft sein kann, ale również zawiera w sobie i karność, która może być bolesna. Wir haben uns daran erinnert, dass es die Liebe des Vaters zu den Seinen ist. O tym przypominaliśmy sobie, że to właśnie jest miłość Ojca,
die sich mit jedem einzelnen von uns beschäftigt, która z każdym z nas osobna zajmuje się, und auch wenn die Züchtigung schmerzhaft ist, i nawet wtedy, gdy ta karność staje się bolesna, dann ist es doch das Ziel des Vaters, to jednak jest to dalej celem Ojca, dass die friedsame Frucht der Gerechtigkeit aus unserem Leben hervorkommt. Aby ten owoc pokoju wypływał z naszego życia. Heute haben wir einen Abschnitt gelesen, in dem uns die Zucht des Herrn gegenüber seiner Versammlung gezeigt wird. Dzisiaj przeczytaliśmy urywek, w którym widzimy karność Pana w stosunku do jego własnego zgromadzenia. Auch da dürfen wir uns erinnern an das, was in Offenbarung 3 uns von dem Herrn Jesus gesagt wird. W związku z tym możemy sobie też i to przypomnieć, co jest napisane w objawieniu w trzecim rozdziale. In Offenbarung 3, Vers 19 heißt es: Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Trzeci rozdział objawienia, 19 wiersz. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Der Beweggrund seiner Züchtigung ist die Liebe. Pobudką jego karcenia jest właśnie miłość. Das Ziel der Züchtigung, a celem tego karcenia, ist unsere Zurechtbringung. To jest doprowadzenie nas do porządku. Hier im 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes finden wir einmal Unterweisungen oder Belehrungen. Tutaj w tym pierwszym rozdziale, przepraszam, w pierwszym liście, 11 rozdział listu do Koryntian, znajdujemy najpierw pouczenia. Und zwar in dem ersten Abschnitt von Vers 3 bis Vers 16. A mianowicie w tym pierwszym urywku od wiersza 3 do wiersza 16. Wir finden Zurechtweisung von Vers 17 bis Vers 22. Również i znajdujemy w tym przeczytanym urywku od 17 do 22 wiersza doprowadzanie do porządku. Und wir finden auch die ernste Züchtigung des Herrn in dem letzten Abschnitt von Vers 27 bis Vers 34. Ale również znajdujemy tu poważne karcenie Pana od wiersza 27 do 34. Zur Unterweisung benutzt der Herr Jesus oder zur Belehrung benutzt der Herr Jesus sein Wort. W celu pouczenia Pan Jezus używa swojego własnego słowa. Gestern hatten wir uns schon daran erinnert, dass im 2. Timotheusbrief uns gesagt wird. Wczoraj mogliśmy sobie o tym przypominać, że w drugim liście do Tymoteusza powiedziane jest do nas, Kapitel 3, Vers 16, trzeci rozdział, 16 wiersz, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Drugi Tymoteusza 3,16. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Und im Hebräerbrief im 4. Kapitel wird uns gesagt, a w liście do Hebrajczyków w 4. rozdziale czytamy, wie das Wort Gottes wirkt. W jaki sposób Słowo Boże działa. Es heißt dort, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Hebrajczyków 4,12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Beurteiler der Gedanken und Überlegungen des Herzens
Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Wenn wir zurückkehren zu 1. Korinther 11, i gdy teraz wrócimy z powrotem do pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, dann hatte ich gesagt, dass im ersten Abschnitt die Unterweisung uns gezeigt wird. To powiedziałem już, że w pierwszej połowie tego rozdziału znajdujemy pouczenia. Der Apostel konnte anerkennen, dass sie die Überlieferungen halten. Najpierw apostoł pisze o tym, że on to pochwala, że trzymają się wszystkich pouczeń przekazanych przez starszych. Er konnte etwas Positives sagen. Mógł właśnie o nich powiedzieć coś pozytywnego. Sie hatten sich so verhalten, wie sie belehrt worden waren. Oni tak właśnie się zachowywali, w jaki sposób byli pouczani. Aber es ist wichtig, dass wir nicht nur Überlieferungen halten. Ale to jest bardzo ważne, abyśmy nie tylko trzymali się tych pouczeń przekazanych przez starsze pokolenie, sondern dass wir auch verstehen, warum wir uns so verhalten. Ale abyśmy również też i rozumieli, dlaczego w taki sposób mamy się zachowywać. Und das zeigt den Korinthern in diesen Versen von Vers 3 bis Vers 16. I to właśnie on pokazuje Koryntianom od 3 do 16 wiersza. Wir freuen uns darüber, wenn unsere Schwestern beim Gebet das Haupt bedecken. Na przykład cieszymy się z tego, jeżeli nasze siostry w trakcie modlitwy nakrywają głowę swoją. Und wenn sie auch langes Haar tragen. I cieszymy się z tego, gdy noszą długie włosy. So wie es uns Gottes Wort sagt. Tak dokładnie, jak nam Słowo Boże o tym mówi. Und wenn wir uns darüber freuen, a jeżeli my się z tego powodu cieszymy, dann wird sich der Herr Jesus noch viel mehr darüber freuen. To nasz Pan Jezus z tego o wiele bardziej się będzie cieszył. Aber wir wollen uns fragen, ist es die Überlieferung, die uns veranlasst, so zu handeln? Ale chcielibyśmy samych siebie zapytać, czy tak się zachowujemy tylko z tego powodu, że zostało nam to przekazane przez starszych? Auch wenn es eine gute Überlieferung ist, reicht das nicht aus. Nawet jeżeli to jest przekaz czy zwyczaj dobry, to nam nie wystarcza. Es ist wertvoll, wenn eine Schwester erkennt und durch ihr Handeln zum Ausdruck bringt, dass sie dem Wort Gottes unterworfen ist. Jest to bardzo wartościowe, jeżeli jakaś siostra rozumie to i przez swoje postępowanie udowadnia, że rzeczy zapisane w Słowie Bożym są dla niej wartościowe. Und es wird uns in diesem Abschnitt gezeigt, i w tym urywku pokazane jest nam, dass sie durch dieses Handeln sich der Schöpfungsordnung Gottes unterwirft. Że ona w ten sposób postępowania podporządkowuje się w zasady, jakie panują w stworzeniu Bożym. Der Mann, wenn das Haupt nicht bedeckt beim Beten, erkennt an, a mężczyzna, jeżeli nie nakrywa głowy swojej w trakcie modlitwy, to pokazuje tym, że uznaje, dass Christus sein Haupt ist, że Chrystus jest jego głową. Und bringt das sichtbar zum Ausdruck. I w sposób widzialny to wyraża. Die Frau, indem sie ihr Haupt nicht bedeckt, indem sie ihr Haupt bedeckt, a niewiasta przez to, że nakrywa swoją głowę, bringt zum Ausdruck, dass sie das Haupt ihres Mannes anerkennt. Wyraża to przez to postępowanie to, że ona uznaje to, że
Mąż jest jej głową. Und dass sie sich ihrem Mann, dass sie die Unterordnung unter ihren Mann damit zum Ausdruck bringt. I wyraża tym samym, że podporządkowywuje się mężowi. Hier in diesem Abschnitt wird uns gezeigt, i tutaj w tym urywku pokazane jest, dass es für eine Frau schändlich ist, wenn sie das Haar abgeschnitten hat. Że jest to rzeczą haniebną dla niewiasty, jeżeli ma obcięte włosy. Wir wissen, dass das ganz unterschiedlich in dieser Welt gehandhabt wird. My dokładnie wiemy, że w tym świecie ta sprawa w różnorodny sposób jest rozumiana. In dieser Welt unserer Tage tragen die Frauen abgeschnittenes Haar. W świecie ogólnie wiemy o tym, niewiasty noszą obcięte włosy. Welch ein Zeugnis für den Herrn ist es, wenn unsere Schwestern langes Haar tragen. Jakież wspaniałe jest to świadectwo dla naszego Pana, jeżeli nasze siostry noszą długie włosy. Und dieses Zeugnis dient nicht nur vor den Menschen dieser Welt. A to świadectwo nie jest obowiązujące tylko przed ludźmi tego świata, sondern ist sogar ein Zeugnis vor den Engeln. Ale również jest nawet świadectwem przed aniołami. Es heißt in Vers 10, darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Bo w wierszu 10 jest napisane, dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Aber es gab schon in damaliger Zeit Probleme unter den Gläubigen. Ale już w tamtych czasach w tym względzie były problemy wśród wierzących. Der Apostel muss in Vers 16 ihnen sagen, i apostoł musiał im w 16 wierszu napisać, wenn es aber jemand für gut hält, streitsüchtig zu sein, so haben wir solch eine Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. A jeśli się komuś wydaje, że może się upierać przy swoim, niech to robi, ale my takiego zwyczaju nie mamy, ani też zbory Boże. Die Anweisungen von über Gottes Wort sind ganz eindeutig. Gdyż wskazówki płynące ze Słowa Bożego są całkowicie jednoznaczne. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Na ten temat nie trzeba dyskutować. Wie gut ist es, wenn man sich dem Wort Gottes unterwirft. I jak dobrze będzie, jeżeli się podporządkujemy pod Słowo Boże. Und jeder, der ganz bewusst danach handelt, i każdy człowiek, który całkowicie świadomie według tego Słowa Bożego działa czy postępuje, weil er den Herrn Jesus liebt, a to z tego powodu, że on miłuje Pana Jezusa, und sich seinem Wort unterwerfen möchte, i chce się poddać pod Jego Słowo, der wird auch die tiefe Freude empfinden, die damit verbunden ist, wenn man einen Weg des Gehorsams geht. Ten człowiek będzie odczuwał głęboką radość z tego, że może iść drogą Bożą. Bei dem folgenden Abschnitt sehen wir, dass der Apostel zurechtweisen muss. Ale już w następnym przeczytanym przez nas urywku znajdujemy sytuację czy konieczność, aby apostoł doprowadził pewne sprawy do porządku. Wir haben in Vers 17 gelesen, indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. W 17 wierszu przeczytaliśmy, a dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Es kann also sein, dass der äußere Zustand in Ordnung ist. A więc może tak się zdarzyć, że zewnętrzny stan będzie w porządku, und doch der innere Zustand nicht in Ordnung ist. A jednak wewnętrzny stan nie będzie w porządku. Und hier legt der Apostel
Paulus, geleitet durch den Heiligen Geist, seinen Finger auf den inneren Zustand der Versammlung. A tutaj apostoł kładzie nacisk swoim palcem na ten wewnętrzny zły stan zgromadzenia. Er muss ihnen sagen, dass bei ihnen etwas nicht in Ordnung ist. I musiał im powiedzieć, że wśród nich nie wszystko jest w porządku. Und das kommt zum Ausdruck, wenn sie als wenn die Gläubigen als Versammlung zusammenkommen. A to wyrażało się w tych sytuacjach, czy pojawiało się w tych sytuacjach, w których oni zgromadzali się jako zbór. Vielleicht ist das oberflächlich betrachtet nicht gleich zu erkennen. Może powierzchniowo to czytając i traktując, od razu tego nie zauważymy. Aber das Innere stimmte nicht. Ale to, co wewnątrz, nie było w porządku. Er muss ihnen sagen, gdyż on musiał im powiedzieć, dass unter ihnen Spaltungen vorhanden sind. Że wśród nich pojawiły się napięcia. Wie ernst ist doch? Spaltungen. Pojawiły się rozłamy. Schon im ersten Kapitel des Briefes hat er davon geschrieben. A on już w pierwszym rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian na ten temat musiał do nich pisać. 1. Korinther 1, Vers 10 lesen wir. W pierwszym rozdziale, w dziesiątym wierszu czytamy: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien. A napominam was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. Wenn wir uns fragen, wie kommen solche Spaltungen zustande unter Kindern Gottes? Gdy samych siebie zapytamy, w jaki sposób może dojść do tego rodzaju rozłamów wśród dzieci Bożych, die alle mit dem gleich kostbaren Blut des Herrn Jesus für Gott erkauft sind? I to wśród takich, którzy wszyscy są tą samą kosztowną krwią Pana Jezusa odkupieni, die alle den Heiligen Geist besitzen, i wszyscy posiadają tego samego Ducha Świętego, die alle das Wort Gottes kennen, i wszyscy znają Słowo Boże, dann kann es nur sein, dass das aus unserer alten Natur hervorkommt. To możemy stwierdzić, że to może tylko wychodzić z naszej starej natury. Eigenwille und Unabhängigkeit des Menschen sind die treibenden Kräfte für Spaltungen. Samowola i niejednomyślność to są właśnie siły wypływające z starego człowieka i one są powodem rozłamów. Hier in Kapitel 1, Vers 10 ermahnt der Apostel sie. I tu w tym pierwszym rozdziale, w dziesiątym wierszu apostoł napomina ich, dass sie in demselben Sinn und in derselben Meinung vollendet seien. Aby oni byli razem zespoleni jednomyślnością i jednością zdania. Das heißt, dass ihre Herzen auf den Herrn Jesus gerichtet sind. A to oznacza, aby ich serca były skierowane na Pana Jezusa. Und dass sie auch die gleiche Meinung über die verschiedenen Dinge inmitten der Versammlung haben. I to oznacza, aby oni mieli takie same rozeznanie w stosunku do różnych rzeczy, jakie się zdarzają w zgromadzeniu. Wir Menschen von Natur haben bei allen Fragen unterschiedliche Meinungen. Bo my z naszej starej natury w przypadku jakichś pytań to zawsze mamy różnorodne zdania. All die Belehrungen des Wortes Gottes können uns zu einer einheitlichen Meinung führen. Ale pouczenia ze Słowa Bożego mogą nas doprowadzić do jednomyślności. Hier in Korinth war es sogar zu Streitigkeiten gekommen.
A tu w przypadku zboru w Koryncie doszło również i do tych sprzeczek. Und dass sie Partei ergriffen haben für den einen Führer gegen einen anderen Führer. A nawet potworzyły się partie pod przywództwem jednego z przywódców, który kierował się przeciwko drugiemu przywódcy. Sie sagten, ich bin des Paulus in Vers 12, ich aber des Apollos, ich aber Kephas, ich aber Christus. A w wierszu 12 czytamy, że powiada się wśród nich, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kephasowy, a ja Chrystusowy. Und der Apostel Paulus muss sie fragen, ist der Christus denn zerteilt? I apostoł Paweł musiał ich zapytać, czy Chrystus został podzielony? In unseren Tagen ist das nicht anders. W naszych dzisiejszych czasach sprawa ta wygląda, nie wygląda inaczej. Vielleicht können wir für einen Bruder, der einen Dienst in der Versammlung tut, Partei ergreifen. Jakże łatwo może się zdarzyć, że w stosunku do brata, który wykonuje służbę w zgromadzeniu, będą objawiały się dążenia, aby pod jego przywództwem utworzyć partię albo stronnictwo. Der Apostel Paulus, der auch zum Haupt einer Partei gemacht wurde. I apostoł Paweł, który też tutaj został nazwany głową jednego takiego stronnictwa, weist dieses deutlich ab. On tutaj to zdecydowanie dementuje i odrzuca. Er sagt ihnen Kapitel 3, Vers 3. I mówi do nich w trzecim rozdziale, w trzecim wierszu. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Er sagt ihnen, ich bin des Paul, er sagt, sie sagen, ich bin des Paulus, der andere, ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Und dann stellt er sich neben seinen Bruder Apollos. A następnie samego siebie stawia obok swojego brata Apollosa, na równi z nim. Und beides waren Diener, durch welche sie zum Glauben geführt worden waren. A przecież oni obydwoje byli sługami, dzięki którym Koryntianie uwierzyli. Und zwar mit der Gabe, die Gott einem jeden gegeben hat. A mianowicie przez dar, który został przez Boga darowany każdemu z nich osobna. Er erinnert sie daran, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, in Vers 6, Gott aber hat das Wachstum gegeben. On im o tym przypomina w wierszu 6, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Wir wollen dankbar sein für alle Dienste, die wir von dem Herrn empfangen. Zawsze chcielibyśmy być wdzięczni za wszelki rodzaj służby, jaki odbieramy od Pana. Und nicht Partei ergreifen für den einen wider den anderen. I nie przyłączajmy się do jakichkolwiek stronnic skierowanych jeden przeciwko drugiemu. Und er muss ihnen das in Kapitel 11 noch einmal vorstellen. I w tym naszym 11 rozdziale jeszcze raz musiał im to przedstawić. Dass ihr innerer Zustand, że ich wewnętrzny stan, deutlich machte, dass Spaltungen unter ihnen seien. Dobitnie pokazuje, że wśród nich były rozłamy. Er sagt dann weiter, denn es müssen auch Parteiungen oder Sekten unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. On dalej mówi w 19 wierszu, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami,
aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Wir wollen den Herrn um Gnade bitten, dass er uns vor Spaltungen bewahrt. Prośmy Pana o łaskę, aby nas zachował od rozłamów. Und das kann nur dadurch geschehen, a to może stać się tylko przez to, wenn wir den Herrn Jesus als Haupt festhalten. Gdy będziemy trzymali się Pana Jezusa mocno jako naszej głowy. Das heißt, wenn wir in allem ihm uns unterwerfen. A to oznacza, że we wszystkim będziemy siebie samych jemu podporządkowywać. Oder wie wir es auch sagen können, albo jak też możemy inaczej wyrazić, indem wir uns in allem dem Wort Gottes unterwerfen. Abyśmy we wszystkim się podporządkowali Słowu Bożemu. Und wenn wir in den besonderen Umständen unserer Tage den Herrn fragen, was ist dein Wille? I abyśmy szczególnie w naszych trudnych czasach Pana pytali, Panie, jaka jest Twoja wola? Der Apostel Paulus muss sich dann noch auf eine andere Not hinweisen. I apostoł Paweł musiał im również wskazać na inną biedę wśród nich. Das wird immer so sein, wenn eine innere Spaltung vorliegt. Tak zawsze będzie, jeżeli będzie sytuacja wewnętrznego rozdwojenia. Wenn man nicht in einer Meinung zusammengefügt ist, jeżeli nie będziemy razem ze sobą połączeni jednością myśli, dass dann auch Unordnung bei den Zusammenkünften der Gläubigen eintreten kann. Że wtedy mogą pojawić się nieporządki w zgromadzeniu wierzących. In Vers 20 lesen wir, i czytamy tak w wierszu 20. Wenn ihr nun an einem Ort zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Mahlessen. Jeśli tedy wy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, der eine ist hungrig, der andere ist trunken. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy, i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Habt ihr nicht Häuser, zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt, die nichts haben? Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Erneut eine Zurechtweisung. Ponownie tutaj oglądamy doprowadzanie ich do porządku. Die Gläubigen in Korinth kamen zwar an einem Ort zusammen. Wierzący w mieście Korynt zgromadzali się wprawdzie w jednym miejscu. Ein schönes Ergebnis der Wirkung des Heiligen Geistes. A był to piękny objaw działania Ducha Świętego. Die inneren Spaltungen waren vorhanden. Ale wśród nich istniały właśnie wewnętrzne rozłamy. Aber sie hatten noch nicht zu einer äußeren Trennung geführt. Ale one nie doprowadziły jeszcze do takiego jawnego rozdzielenia się. Welch eine Gnade ist dieses? Jakaż łaska, że tak się nie stało. Von Anfang an kamen die Gläubigen an einem Ort zusammen. Od samego początku na jednym miejscu zgromadzali się wierzący. Das finden wir schon am Anfang der Apostelgeschichte. To znajdujemy już na samym początku Księgi Dziejów Apostolskich. Eigentlich schon vorher. In Johannes 20 wird uns gezeigt, dass die Jünger hinter verschlossenen Türen zusammenkamen. W zasadzie to nawet wcześniej, nawet w Ewangelii Jana w 20 rozdziale czytamy o tym, że uczniowie pańscy byli zgromadzeni za zamkniętymi drzwiami. In Vers 19 heißt es am ersten Tag der Woche,
Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und stand in der Mitte. Czytamy w 20 rozdziale Jana, 19 wiersz. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku. Wir sehen, da war keine Vermischung mit Ungläubigen. Widzimy, że nie byli oni zmieszani z niewierzącymi. Judas war an seinen Ort gegangen. Bo Judasz już poszedł na swoje miejsce. Er hatte sich das Leben genommen. On targnął się na swoje życie. Aber die übrigen waren zusammen. Ale pozostali uczniowie byli zgromadzeni razem. Und der Herr Jesus in ihrer Mitte. A Pan Jezus wśród nich. Der Herr Jesus hatte ihnen ja die Verheißung gegeben. Pan Jezus im dał tą obietnicę. Da wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in der Mitte. Mówiąc do nich, tam gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych jest w imieniu moim, tam ja będę wśród nich. Pośród nich. Diese Verheißung haben auch wir. Tego rodzaju obietnicę mamy również my. Und in Apostelgeschichte 1 lesen wir. A w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale czytamy. In Vers 15. W 15 wierszu. Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach. Es war aber eine Menge von etwa 120 beisammen. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 15 wiersz. A w owych dniach stanął Piotr wśród braci, a było tam zebrane grono około 120 osób i rzekł. Welch eine Gnade, wenn Gläubige beisammen sind. Jakaż to jest łaska, jeżeli wierzący zgromadzeni są razem. Und nicht jeder seinen eigenen Weg geht. A nie tak, żeby każdy z nich szedł samowolną drogą. Damals waren sie noch nicht als Versammlung zusammen. Wtedy oni nie byli jeszcze zgromadzeni jako zbór. Der Heilige Geist war noch nicht herniedergekommen. Gdyż Duch Święty jeszcze nie stąpił na ziemię. Und hatte sie, so wie wir in 1. Korinther 11, in 1. Korinther 12 lesen, zu einem Leib getauft. I nie ochrzcił ich, tak jak to czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, w jedno ciało. Aber sie waren zusammen. Ale oni już wtedy byli razem zgromadzeni. Nachdem der Heilige Geist auf die Erde gekommen war, ale gdy Duch Święty stąpił na ziemię, dann finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 42, czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, 42 wierszu, in Vers 44, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Und Vers 44 sagt uns, alle aber, die glaubten, waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem. I mieli wszystko wspólne. Da sehen wir, wie der Heilige Geist die Gläubigen an einem Ort zusammenfügt. I tu oglądamy, jak Duch Święty wszystkich wierzących zgromadził na jedno miejsce. Und in Kapitel 4 wird uns gezeigt, wie der innere Zustand war. A czwarty rozdział Dziejów Apostolskich pokazuje, jaki był wewnętrzny stan tych wierzących. Da heißt es in Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte etwas von seiner, dass ein etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern sie hatten alles gemeinsam. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza, i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Dieses Wort gemeinsam oder zusammen wird hier übersetzt mit an einem Ort
zusammengekommen. Te słowo być, mieć wspólne albo razem zgromadzeni, to tutaj jest jeszcze uzupełnione na, słowami na jednym miejscu. Wir finden es noch einmal in Kapitel 14. Jeszcze raz o tym czytamy w 14. rozdziale, wo uns das Zusammenkommen der Versammlung in ihrer Praxis vorgestellt wird. W którym to rozdziale oglądamy zgromadzenie w sposób praktyczny pokazane, jak razem się zgromadza. Da heißt es in Vers 23. I czytamy tam w 14 rozdziale 23 wiersz. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt. Vers 23, Kapitel 14, Vers 23. 1. Korinther 14, Entschuldigung. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, przepraszam. 23 wiersz. Wenn nun die ganze Versammlung an einem Ort zusammenkommt. Jeśli się tedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu. Und dann wird uns gezeigt, welche Auswirkungen dieses hat. I w następnych słowach jest pokazane, jaki to ma skutek dla wszystkich. Aber hier im Kapitel 11 des ersten Korintherbriefes. Ale w tym 11 przeczytanym przez nas rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Da finden wir die Versammlung versammelt nicht um Belehrung zu empfangen. Oglądamy zgromadzenie, które zgromadziło się nie po to, aby otrzymywać pouczenia, sondern um das Mahl, das Gedächtnismahl des Herrn zu feiern. Ale po to, aby obchodzić pamiątkę, którą postanowił Pan przed swoją śmiercią. Welch eine Gnade, dass wir dieses tun dürfen. Jakaż to jest łaska, jeżeli to możemy czynić. Aber wir sehen auch, welche Gefahren damit verbunden sein können. Ale również i widzimy, jakie niebezpieczeństwa z tym są związane. Die Korinther hatten das Mahl des Herrn zu einem gemeinsamen Essen gemacht. Koryntianie przemienili tą pamiątkę śmierci Pana Jezusa w takie zgromadzenie na wspólny posiłek. Und das war mit negativen Auswirkungen verbunden. A było to połączone ze skutkami negatywnymi. Da gab es solche, die nichts zu essen hatten. Bo byli wśród nich tacy, którzy nie mieli nic do jedzenia. Andere, die ihr eigenes Mahl gegessen haben. Byli tacy, którzy spożywali swoją własną wieczerzę. Und wieder andere, die sogar trunken waren. A też i inni, którzy nawet byli pijani. Es ist sicherlich schön, wenn Gläubige auch eine gemeinsame Mahlzeit pflegen. Z całą pewnością jest to rzeczą piękną, jeżeli wierzący będą pielęgnowali zwyczaj spożywania wspólnego posiłków. Aber niemals sollte dies dazu führen, dass das Mahl des Herrn gering geachtet wird. Ale nigdy to nie powinno doprowadzić do sytuacji, w której spożywanie pamiątki śmierci Pana Jezusa będzie w sposób będzie znieważone przez nas. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es das Mahl des Herrn ist. I nigdy nie zapominajmy o tym, że to jest wieczerza Pańska. Es heißt hier sogar im Urtext das dem Herrn gehörende Mahl. W tekście oryginalnym Nowego Testamentu jest tutaj napisane, że jest to wieczerza, która należy do Pana. Wir finden diesen Ausdruck dem Herrn gehörend zweimal im Worte Gottes. I to wyrażenie należy do Pana znajdujemy dwukrotnie w Słowie Bożym. In Offenbarung 1 wird uns berichtet von den dem Herrn gehörenden Tag. W objawieniu w pierwszym rozdziale jest opisany dzień, który należy do Pana.
Hier ist das Mahl, das ihm gehört. A tutaj oglądamy tą wieczerzę, która należy do Pana. Wo wir an ihn denken. Jest to sposobność, przy której my myślimy o nim. Wo die Herrlichkeit seiner Person unsere Herzen bewegen darf. Gdy wspaniałość jego osoby może poruszać nasze serca. Und wo wir uns erinnern an dieses große Werk der Erlösung, das auf Golgatha vollbracht hat. I gdy możemy sobie przypominać o tym wielkim dziele, które on dokonał na Golgocie. Und wo wir auch darauf achten, dass wir dieses Mal in würdiger Weise feiern. Musimy zawsze sobie o tym przypominać, abyśmy w godny sposób tą wieczerzę obchodzili. Und nachdem der Apostel Paulus diese Missstände bei den Korinthern aufgedeckt hatte, i potem, gdy apostoł Paweł już te złe zwyczaje wyciągnął na jaw, jakie znalazł wśród Koryntian, da erinnert sie zuerst an das, was der Herr eingesetzt hat. To zaczął im przypominać o tym, co Pan sam postanowił. Das ist auch für uns so wichtig, dass wir immer wieder zu dem zurückkehren, was der Herr eingesetzt hat. Dla nas jest to zawsze tak bardzo ważne, abyśmy o tym przypominali, co Pan dla nas postanowił. Und stellt ihnen vor, ich habe von dem Herrn empfangen. I on im tutaj to przedstawia, że ja to otrzymałem od Pana. Der Apostel Paulus war ja bei der Einsetzung dieses Mahles nicht anwesend gewesen. A apostoł Paweł nie był obecny w chwili, w której była postanawiana ta wieczerza. Im Gegensatz zu den anderen Jüngern. Przeciwnie do pozostałych uczniów Pana. Aber hatte die Unterweisungen dazu nicht von den Jüngern empfangen, sondern von dem Herrn selbst. Ale on dotyczące tej wieczerzy wskazówki otrzymał nie od uczniów, ale osobiście od samego Pana. Im Galaterbrief spricht davon. W liście do Galacjan właśnie na ten temat mówi. Da sagt in Kapitel 1, Vers 15. I mianowicie w pierwszym rozdziale listu do Galacjan w 15 wierszu czytamy. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. A gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Und in Vers 12 sagt ihnen, denn ich habe es weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch Offenbarung Jesu Christi. I w wierszu 12 czytamy, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Wenn wir die Einsetzung des Mahles des Herrn im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium lesen, jeżeli przeczytamy opis tego postanowienia tej pamiątki śmierci Pana w tych trzech Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza, dann sehen wir eine völlige Übereinstimmung mit dem, was der Apostel Paulus hier den Korinthern vorstellt. To zauważymy całkowitą zgodność z tym, co tutaj apostoł Paweł opisuje do Koryntian. Und immer wieder
zeigte ihnen die Bedeutung des Mahles. I ciągle na nowo wskazuje im na znaczenie tej wieczerzy pańskiej. Dies tut zu meinem Gedächtnis. To czyńcie na pamiątkę moją. Vielleicht können unsere Gedanken abgelenkt werden, wenn wir am Tisch des Herrn versammelt sind. Jakże łatwo nasze myśli mogą być odwrócone od tego, co my czynimy przy stole pańskim. Aber der Herr möchte uns Gnade schenken, dass wir an ihn denken. Oby Pan nam darował łaski, abyśmy przynajmniej przy tej okazji o nim tylko myśleli. Und dass die Liebe zu ihm unsere Herzen bewegt. I aby miłość do niego właśnie pobudzała nasze serca. Und dass wir Lob und Anbetung bringen. I abyśmy chwałę i uwielbienie mu przynosili. Ihm, unserem Herrn. Jemu, jako naszemu Panu. Und auch unserem Gott und Vater, der seinen Sohn gegeben hat. Ale również i Bogu Ojcu, który swojego Syna darował. Der Apostel Paulus zeigt uns hier, dass dieses Mahl des Herrn gefeiert wird, bis der Herr Jesus wiederkommt. Apostoł Paweł pokazuje nam tutaj, że ta pamiątka śmierci Pana ma być obchodzona aż do czasu, gdy przyjdzie Pan Jezus. Wir lesen in Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Czytamy w wierszu 26, albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Und der Herr Jesus wünscht, dass wir seines Todes gedenken. A Pan Jezus życzy sobie tego, abyśmy myśleli o Jego śmierci. Er hat so viel für uns getan. Gdyż On tak dużo dla nas uczynił. Er hat unsere Sünden gesühnt. On zgładził nasze grzechy. Uns vom Tode zum Leben geführt. On nas przeprowadził ze śmierci do życia. Ist das nicht ein kleiner Wunsch, wenn er sagt, tut es zu meinem Gedächtnis? Czy nie jest to takie małe życzenie, które on do nas zwraca, czyńcie to na pamiątkę moją? Als der Herr Jesus 10 Aussätzige geheilt hatte, gdy Pan Jezus uzdrowił 10 trędowatych, da war einer umgekehrt, um ihm zu danken. To tylko jeden spośród nich wrócił do niego, aby mu za to podziękować. Und der Herr Jesus stellt die Frage, wo aber sind die 9? A Pan Jezus postawił pytanie, a gdzież jest pozostałych 9? Der Herr Jesus möchte, dass wir alles aus dem Wege räumen, was uns hindert, an seinem Tisch seines Todes zu gedenken. Pan Jezus życzy sobie, abyśmy z naszej drogi życia wszystko usunęli, co by nam przeszkadzało, abyśmy przy Jego stole obchodzili pamiątkę Jego śmierci. Nur dann, wenn dieses große Werk unseres Herrn Jesus und die Herrlichkeit seiner Person vor uns stehen, i tylko wtedy, gdy ta wielkość tego dokonanego dzieła i wspaniałość Jego osoby będzie przed naszymi oczami, dann werden wir auch in würdiger Weise daran teilnehmen. To będziemy mogli w godny sposób brać udział w tym. Wir gehen durch eine böse Welt. My idziemy przez zły świat. Und da kann es geschehen, dass wir uns durch Dinge, die wir sehen, die wir erleben, die wir tun, verunreinigen. I może się zdarzyć, że przez rzeczy, które widzimy albo które uczynimy, zanieczyścimy się. In dem Beispiel der Fußwaschung zeigt uns der Herr Jesus. A w tym przykładzie tego mycia nóg Pan Jezus nam pokazał, dass das Selbstgericht notwendig ist, że osądzanie samego siebie jest rzeczą konieczną, wenn wir in seinem Hause seinen Tod verkündigen. Jeżeli w jego domu opowiadamy jego śmierć. Schon in den Psalmen wird uns vorgestellt,
Już nawet w psalmach jest nam to przedstawiane. Meinem Hause geziemt Heiligkeit. Domowi mojemu przystoi świętość. Und die Priester mussten, bevor sie in das Heiligtum getreten sind, i kapłani, zanim wchodzili do świątyni, ihre Hände und Füße waschen. Musieli myć swoje ręce i swoje nogi. Dazu war das Waschbecken aufgestellt. Właśnie w tym celu została przed świątynią ustawiona ta umywalnia, wielka kać. Wie notwendig ist, dass wir die reinigende Wirkung des Wortes Gottes verspüren. Jakże to jest rzeczą konieczną, abyśmy na sobie samym odczuwali oczyszczające działanie Słowa Bożego. Und wenn wir Unreinheit feststellen in unserem Leben, a jeżeli stwierdzimy w naszym życiu nieczystość, dann zeigt uns Gottes Wort, wie wir von dieser Unreinheit frei werden können. To Słowo Boże nam pokazuje, w jaki sposób możemy się z tej nieczystości oczyścić. Im ersten Kapitel des ersten Johannesbriefes heißt es, a w pierwszym rozdziale pierwszego listu Jana jest napisane do nas, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. W dziewiątym wierszu, jeśli swoje grzechy wyznajemy, to wierny jest Pan i sprawiedliwy i odpuści nam wszelkie nasze nieprawości. Wir müssen äußerlich würdig in die Gegenwart des Herrn treten. A więc musimy w sposób zewnętrzny godnie przystępować do miejsca, w którym Pan jest obecny. Aber auch innerlich gereinigt. Ale również musimy być wewnętrznie oczyszczeni. Sicherlich sind wir der Stellung nach Heilige und Geliebte. Z całą pewnością, według naszego stanowiska, do którego zostaliśmy powołani, jesteśmy świętymi i umiłowanymi. Aber auch unsere Praxis muss mit dem übereinstimmen. Ale nasze praktyczne chodzenie musi właśnie być z tym stanowiskiem zgodne. Bei den Korinthern war das nicht der Fall. W przypadku Koryntian to tak nie było. Wir lesen in Vers 27, i czytamy w wierszu 27, wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt in unwürdiger Weise, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Welch ein ernstes Urteil spricht der Herr hier aus. Jakiż bardzo poważny osąd tutaj Pan wypowiada. Da könnten wir alle verzweifeln. To w zasadzie wszyscy moglibyśmy zwątpić. Wenn wir nicht wüssten, dass das Blut Jesu Christi uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, że krew Jezusa Chrystusa jest w stanie nas oczyścić od wszelkiej nieprawości. Aber es ist eben notwendig, dass wir unsere Sünden bekennen. Ale właśnie jest to rzeczą konieczną, abyśmy najpierw nasze grzechy wyznali. Es kann auch sein, może się tak zdarzyć, dass es Sünden sind, die wir gegenüber einem Menschen begangen haben. Że są wśród nas grzechy, które popełniliśmy w stosunku do innych ludzi. Dann können wir diese Sünde nicht nur Gott bekennen, to nie tylko Bogu powinniśmy te grzechy wyznać, sondern müssen sie auch dem Menschen gegenüber bekennen. Ale również powinniśmy je wyznać w stosunku do ludzi. In Matthäus 5, Vers 23 heißt es, w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, w 23 wierszu czytamy, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe dar. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim,
A potem przyszedłszy złóż dar swój. In 1. Korinther 11, Vers 28 lesen wir, jeder aber prüfe sich selbst. A w tym 11 rozdziale 1. listu do Koryntian 28 czytamy, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. Dieses jeder zeigt uns, to określenie każdy, dass ich und du es nötig haben. Że to potrzebuje każdy, ty i ja. Wenn wir das Prüfen unterlassen, sehen wir, wird uns gezeigt, dass wir unwürdig trinken. Jeżeli my zaniechamy tego doświadczania samego siebie i sprawdzania, to okaże się to, co tutaj przeczytaliśmy, że będziemy jedli z chleba i z kielicha tego pili w niegodny sposób. Wenn wir uns prüfen und etwas feststellen, dann reicht es nicht aus, dass wir wegbleiben, sondern dass wir diese Dinge ordnen. Jeżeli my sprawdzimy i coś stwierdzimy, że jest niegodnego, niewłaściwego, to nie wystarczy, abyśmy tylko zrezygnowali ze spożywania tej wieczerzy, ale jest to rzeczą konieczną, abyśmy to uporządkowali. Denn es wird uns deutlich gezeigt, so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. I tu jest dobitnie nam pokazane, i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije. Es gibt keine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Nie ma takiego grzechu, który nie mógłby być przebaczony. Es gibt keine Situation, die nicht geordnet werden kann. Nie ma takiej ciężkiej sytuacji, której nie można by było uporządkować. Der Herr Jesus möchte, dass wir an dem Mahl teilnehmen. Gdyż Pan Jezus chce, abyśmy brali udział w obchodzeniu pamiątki Jego śmierci. Aber er möchte auch, dass wir es in würdiger Weise tun. Ale On chce, abyśmy to czynili w godny sposób. Er muss dann den Korinthern weiter sagen, denn wer unwürdig isst und trinkt sich selbst Gericht, indem er den Leib nicht unterscheidet. I dalej pisze Koryntianom, albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Das ist überaus ernst. Jest to ponad wszelką miarę bardzo poważna sprawa. Manchmal tritt das Gericht, das Urteil des Herrn nicht sofort ein. Czasami ten sąd ze strony Pana nie trafia daną osobę natychmiast. Das ist seine Gnade. Gdyż jest to jego łaską, że tak się dzieje. Er möchte uns zurechtbringen. Bo on chciałby nas doprowadzić do porządku. Aber hier wird uns gezeigt, wie auch der Herr richterlich eintritt. Ale w tym samym rozdziale jest nam pokazane, jak Pan Jezus wkracza w sytuację w sposób sędziowski. Es wird uns gesagt, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Następny wiersz czytamy, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Sicherlich müssen wir beachten, dass nicht jede Schwachheit, jede Krankheit, jeder Tod darauf zurückzuführen ist, dass ungerichtete Sünde im Leben ist. Ale z całą pewnością musimy na to zwrócić uwagę, aby nie myśleć, że wszystkie słabości, wszystkie choroby i wszystkie przypadki śmierci nie przyporządkowywać temu, że ktoś żył w nieuporządkowanym grzechu. Wir müssen uns davor hüten, ein leichtfertiges, schnelles Urteil zu haben. Strzeżmy się tego, aby nie wyciągać bardzo pochopnych wniosków i osądzać kogoś. Ein Urteil über andere. Jest to osądzanie drugiego. Aber wenn wir selbst Schwachheit oder Krankheit empfinden, dann sollten wir uns schon fragen, ist in meinem Leben alles in Ordnung?
Ale to nas dotyczy, jeżeli my sami odczuwamy słabość, chorobę, to pytajmy samych siebie, jaki może być tego powód. Oder muss der Herr durch dieses zu mir reden? Czy czasem Pan nie musi przez tą rzecz do mnie przemówić? Und zeigt uns, wenn wir uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. I też on sam, tutaj Paweł do nas pisze, gdy zaś jesteśmy, przepraszam, Vers 31. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Aber wenn der Herr Gericht über uns bringt, ale jeżeli Pan sprawi, że spotka nas sąd, dann strahlt bei all diesem Ernsten doch die Gnade Gottes hervor. To w całej tej poważnej sytuacji promieniuje Boża łaska. Wir werden vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Gdyż my jesteśmy przez Pana wychowywani albo karceni, abyśmy razem ze światem nie zostali potępieni. Wenn uns in Krankheit und Schwachheit eine ungeordnete Sache bewusst wird, jeżeli przez naszą słabość albo chorobę uświadomimy sobie, że w naszym życiu pojawił się nieosądzony grzech, dann wird uns im Jakobusbrief gezeigt, was wir tun können. To w liście Jakuba jest pokazane, co mamy w takim przypadku czynić. Da heißt es in Kapitel 5, Vers 14. Tam czytamy w 5 rozdziale, 14 wierszu. Er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich und sie mögen über ihm beten. Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim. Und Vers 15 wird gesagt, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten. 15. Wiersz, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. A jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Welch eine wichtige und segensreiche Aufgabe. Jakie to jest ważne zadanie i połączone z wielkim błogosławieństwem, die Brüder füreinander tun dürfen, które mogą wykonywać wzajemnie bracia. In Vers 19 heißt es dann, Jakobus 5, Vers 19, meine Brüder, wenn jemand von euch von der Wahrheit abirrt und es führt ihn jemand zurück, so wisse er, dass der, der einen Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Jakuba 5, 19 i 20. Bracia moi, jeśli kto spośród was zboczy od prawdy i ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Der Herr möchte uns zurechtbringen. Pan chciałby nas doprowadzić do porządku. Er möchte uns wieder in die völlige Gemeinschaft mit ihm bringen. On chciałby nas z powrotem wprowadzić w pełnię społeczności z nim. Aber wir haben eine Auswirkung des Gerichtes des Herrn nicht beachtet. Ale nie zauważyliśmy jednego tutaj działania sędziowskiego Pana. In Vers 30 hieß es auch, und ein Gutteil sind entschlafen. Gdyż w tym 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian pod koniec 30 wiersza czytamy, a nie mało zasnęło. Solche, die entschlafen sind, die können nicht ihre Sünden mehr bekennen. Tacy, którzy zasnęli, już nie są w stanie wyznawać swoich grzechów. Die können nicht zurückkehren. Oni nie mogą wrócić z powrotem. Aber es wird uns doch die Gnade Gottes vorgestellt, a jednak jest tutaj nam przedstawiona łaska Boża, dass sie nicht mit der Welt verurteilt werden. Abyśmy nie byli razem ze światem sądzeni. Es wird dann so gehen, wie wir es in 1. Korinther 3 lesen.
I będzie tak się działo, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, trzeci rozdział. Da heißt es, dass der Tag es klar machen wird, welches Werk wir in dieser Welt getan haben. Vers 11, Vers 10, warte mal. Vers 13. 13. Wiersz. To wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Und Vers 15, denn das Werk, wenn das Werk jemandes verbrennen wird, so wird Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. I 15. Wiersz. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak, jak przez ogień. Ein Gotteskind wird nicht verloren gehen. Dziecko Boże nie pójdzie na zatracenie. Aber das Werk kann verbrennen. Ale dzieło jego może być spalone. Der Herr kann das Zeugnis eines solchen nicht mehr gebrauchen. Pan nie jest w stanie skorzystać czy używać świadectwa już takiego człowieka. Möchten wir den Herrn bitten, dass er uns Gnade schenkt? I chcemy dlatego Pana prosić, aby darował nam łaski. Nicht leichtfertig an seinem Mahl teilzunehmen. Abyśmy nie brali lekkomyślnie udziału w obchodzeniu pamiątki jego śmierci. Damit wir nicht ein Gericht über uns bringen, abyśmy nie ściągnęli na nas samych sąd, sondern alles aus dem Wege räumen, was die Gemeinschaft mit ihm stört, ale abyśmy starali się wszystko usunąć z drogi, co by zakłócało społeczność z nim. Und der Herr Jesus hat uns dieses Mal geschenkt, a Pan Jezus nam podarował tą pamiątkę, dass wir die tiefe Freude der Gemeinschaft mit ihm und den Gotteskindern erfahren. Abyśmy doświadczali głęboką społeczność i radość, społeczność razem z nim i z innymi dziećmi Bożymi. Ihm allein gebührt Lob und Dank. Jemu jedynie należy się chwała i dziękczynienie.